Witam Państwa, Mateusz Lochowski, kanał korespondent.pl, rozmowy o Polsce. Na początku chciałem bardzo podziękować wszystkim patronom, którzy wspierają ten kanał, sprawiają, że ten kanał jest niezależny za pomocą portalu patronite.pl. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam do tego serdecznie. A dziś będziemy rozmawiać o polskiej polityce, o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie, ale też o tym, co przed nami, bo w niedzielę odbyły się wybory parlamentarne, wybory wyjątkowe pod wieloma względami, przede wszystkim dlatego, że padła w nich rekordowa frekwencja. Ta frekwencja wyniosła w całej Polsce ponad 74%, w Warszawie to było ponad 84% i w tych wyborach, mimo że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście zdobyło najwięcej mandatów w Sejmie, to jednak przegrało w Senacie, no i co najważniejsze, nie jest najprawdopodobniej w stanie utworzyć żadnej koalicji, no bo łącznie wynik wyborczy trzech partii, Nowej Lewicy, Trzeciej Drogi i przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej jest po prostu lepszy niż wynik Prawa i Sprawiedliwości. Najprawdopodobniej te trzy partie utworzą rząd. Tylko pytanie kiedy? Pytanie kiedy prezydent Andrzej Duda zdecyduje się wybrać rzeczywiście kandydata na premiera, osobę, która będzie tworzyła ten nowy rząd? Czy od razu zdecyduje się tą propozycję złożyć przedstawicielowi opozycji, czy może na początku będzie próbował ktoś z Prawa i Sprawiedliwości stworzyć ten rząd? I o tym wszystkim będę rozmawiał z politologiem, historykiem, wykładowcą akademickim, także autorem kanału na YouTubie bardzo popularnego i doskonałego Dudeko Historii, panem profesorem Antonim Dudkiem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, jesteśmy właściwie trzy dni po wyborach i chciałem zapytać od razu tak z grubej rury, kto najbardziej tak naprawdę w tych wyborach stracił, kto je przegrał, a kto je wygrał? No paradoks tych wyborów, i one będą w tym sensie unikalne w dotychczasowych dziejach politycznych III Rzeczpospolitej, polega na tym, że wszystko przemawia za tym, że formalny zwycięzca tych wyborów jest zarazem ich największym przegranym. Dlatego, że no wiemy doskonale, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało najwięcej posłów w nowym Sejmie. I dotąd tak właściwie było, z jednym wyjątkiem na początku lat 90., że partia, która miała najwięcej posłów, była w kolejnym rządzie dominującą siłą tworzonym po tych wyborach. Tymczasem wygląda na to, że PiS-owi udało się tak spolaryzować scenę polityczną, że nikt nie będzie chciał z nim zawrzeć koalicji. W związku z tym, mimo że będzie miał tych posłów 194 i niby niewiele już brakuje do tych 231, to ta cała reszta, no może z wyjątkiem Konfederacji, te trzy wielkie listy opozycyjne i partie je tworzące się dogadają, stworzą rząd, no i będziemy mieli rząd mniejszych ugrupowań przeciwko największemu, które w dodatku ma swojego prezydenta, bo z tymi wyborami wraca do Polski coś, co się z francuska nazywa koabitacją, to jest współistnienie prezydenta z innego obozu politycznego niż większość rządowa. W związku z tym polska polityka zrobi się jeszcze bardziej skonfliktowana i, powiedziałbym, trudna niż dotąd. A jak pan uważa, jak długo w ogóle potrwa tworzenie rządu? Czy rzeczywiście pan prezydent może powierzyć tworzenie rządu Jarosławowi Kaczyńskiemu, tak jak to wszyscy przewidują w tej chwili, czy jednak zrobi jakieś konsultacje i powierzy po prostu tworzenie rządu tej większości? No bo wydaje się, że ta większość to są te trzy partie opozycyjne, prawda? To mamy bardzo precyzyjnie uregulowane w Konstytucji i wszystko, czy wiele przemawia za tym, że prezydent Duda jednak wybierze scenariusz długiego tworzenia rządu. I to mogę w skrócie powiedzieć, wygląda to tak, że pierwszy sygnał dostaniemy już w tym tygodniu, bo sądzę, że w tym tygodniu, najdalej na początku przyszłego, pan prezydent Duda zechce oświadczyć, kiedy zamierza zwołać pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu. I zgodnie z Konstytucją ma na to 30 dni od dnia wyborów, czyli tak naprawdę najpóźniej 14 listopada może to zrobić. I wygląda na to, że tak właśnie będzie, że 13 bądź 14 listopada dopiero się Sejm zbierze. I to będzie pierwszy jasny sygnał, że Andrzej Duda dalej gra w drużynie Prawa i Sprawiedliwości i dalej gra na to, żeby PiS utrzymać jak najdłużej przy władzy, bo później zaczynają się kolejne konstytucyjne terminy. Jak się ten Sejm zbierze, to prezydent ma 14 dni od tego pierwszego posiedzenia Sejmu na powołanie swojego kandydata na premiera. Ja nie sądzę, żeby akurat to był prezes Kaczyński, ale będzie to ktoś z PiS-u najpewniej.
Po czym ten kandydat premiera, znaczy kandydat prezydenta na premiera, ma kolejnych 14 dni na, że tak powiem, rozmowy i poddanie się weryfikacji Sejmie bądź rezygnację, co oznacza, że już jesteśmy na przełomie listopada i grudnia. I dopiero kiedy ten kandydat powołany przez prezydenta na premiera nie zdoła zbudować większości, no a raczej się to nie uda, to na początku grudnia piłka przechodzi w drugim, tak zwanym drugim kroku konstytucyjnym na pole Sejmu i to Sejm może z własnego grona już bez udziału prezydenta wysunąć swojego kandydata na premiera. No i wtedy zapewne pojawi się kandydatura, no na dziś wygląda na to, że Donalda Tuska, ale w każdym razie kogoś z tych ugrupowań dzisiejszej opozycji. I to jest dopiero moment, w którym w grudniu na Mikołaja prawdopodobnie będziemy mieli rząd z premierem Tuskiem bądź innym, którego oni tam ewentualnie wyłonią w gronie tych trzech, a tak naprawdę pięciu, moim zdaniem, formacji dzisiejszej opozycji, co najmniej pięciu, no, które będą tworzyły tą koalicję. Myśli pan, że to będzie stabilny rząd? Że to będzie rzeczywiście taka zwarta siła? Nie, no zwarta ona nie będzie, to było od początku. W początku jasne, że zwarty rząd to mieliśmy pod rządami PiSu, chociaż i tak tam mieliśmy pana Ziobrę, który wjeżdżał stale i rył pod premierem Morawieckim, panowie wymieniali ciosy. No to teraz takich interakcji będzie wewnątrz rządu więcej. Natomiast to, co ich będzie trzymało razem, to strach przed powrotem PiSu do władzy i zapewne konflikt z prezydentem. Więc ten rząd najpierw będzie udawał spójnego, a później oczywiście w miarę upływu miesięcy czy tygodni rządzenia nawet będą w nim narastały konflikty, bo to jest nieuchronne. I dlatego tu tak ważna będzie rola premiera, który albo będzie, znaczy, który musi próbować łagodzić te spory z prostego powodu. Jeśli wypadnie któryś z tych podmiotów z koalicji rządowej, no to ten rząd traci większość. To nie znaczy, że on upada, bo nasza konstytucja przewiduje, że dopóki nie ma nowej większościowej koalicji, to stary rząd, jakby ten, który nie ma już większości, dalej rządzi. No ale będziemy mieli być może w takiej sytuacji, gdyby ten kryzys tego przyszłego rządu jeszcze nieutworzonego był taki, że któryś z koalicjantów go tworzących opuszcza rząd, mamy rząd mniejszościowy. I nie wiem, czy się coś takiego nam nie wydarzy, zwłaszcza, że no mówię, czeka ten rząd ciężka walka z panem prezydentem, a PiS będzie tam robił wszystko, siedząc w ławach opozycji, żeby właśnie ten rząd osłabić, żeby wyciągnąć jakiś podmiot jakiegoś koalicjanta z tego rządu. Więc mówiąc, no, zaczynają się rządy, epoka rządów niestabilnych i ja osobiście jestem zdania, to jest moja taka prognoza na przyszłość, że to wszystko się będzie tak telepało od ściany do ściany aż do późnej wiosny 25 roku, kiedy będą wybory prezydenckie. I wybory prezydenckie albo umocnią ten układ rządzący, to znaczy wygra wybory ktoś właśnie, no zapewne to będzie Rafał Trzaskowski albo ktoś z Koalicji Obywatelskiej, albo wygra ktoś z PiSu. I w każdym z tych przypadków, ale raczej zwłaszcza gdyby ktoś z PiSu wygrał, no to wtedy czekają nas przedterminowe wybory parlamentarne. Natomiast gdyby wygrał ktoś, czy Trzaskowski, czy ktoś z opozycji, no to wtedy być może wybory parlamentarne nie będą potrzebne, a być może będą po to, żeby już PiS do reszty zepchnąć jeszcze bardziej do opozycji, a wzmocnić na przykład koalicję obywatelską, żeby ten układ rządzący w Polsce stał się stabilny. Ale to będziemy wiedzieli po wynikach sondaży z 25 roku, jakie będą decyzje zapadały. To jest zbyt daleko, żeby dzisiaj tak prognozować, jak to może przebiegać. Jedno jest pewne, rząd koalicji z bardzo wielu podmiotów złożonych jest czymś nowym w polskiej polityce. Ostatnie takie rządy mieliśmy tak naprawdę w pierwszej połowie lat 90. Od roku 93 właściwie praktycznie zawsze mieliśmy rząd złożony z maksymalnie dwóch podmiotów. To się czasem oczywiście sypało od środka gdzieś tam, ale generalnie no nie mieliśmy koalicji, którą już na wejściu tworzy, jak powiedziałem, pięć partii. Dlaczego ja mówię o pięciu partiach, chociaż są trzy listy opozycyjne, o których się mówi? No bo po pierwsze Trzecia Droga to są dwa odrębne byty tak naprawdę. To jest Ruch Hołowni i to jest Polskie Stronnictwo Ludowe Kosiniaka-Kamysza i to już są cztery podmioty. A jak jeszcze dodamy, że wewnątrz Lewicy jest partia Razem, która jest maleńka, ale jest bardzo wyrazistą, ma swoją odrębną tożsamość, to już się nam robi lista pięciu podmiotów, a wiemy, że w Koalicji Obywatelskiej jest nie tylko Platforma Obywatelska i tam się pojawiają jeszcze mniejsze podmiociki, które też będą jakoś teraz próbowały zaistnieć, prawda, przy tworzeniu rządu i później w działaniu tego rządu. Czyli inaczej mówiąc, robi się nam sytuacja bardzo skomplikowana, no, czego nie mieliśmy przez 8 lat.
Oczywiście. To teraz jeszcze wrócę do tego pytania, kto tak naprawdę jest największym zwycięzcą? Czy to jest Donald Tusk, czy to jest Trzecia Droga, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz? No bo chyba też nikt nie spodziewał się, że Trzecia Droga taki wynik osiągnie. To mnie najbardziej ciekawi. Kogo pan uważa właśnie za takiego zwycięzcę tych wyborów? Znaczy personalnie rzeczywiście jednak Donald Tusk, ponieważ udało mu się po przerwie w polskiej polityce wrócić i pokonać Jarosława Kaczyńskiego w tym sensie, że PiS nie będzie rządził. Wszystko na to wskazuje. I to jest rzeczywiście sukces Tuska. Ja byłem, nie kryję, sceptyczny bardzo długo, już wszyscy, którzy znają moje publiczne komentarze, uważałem, że Tusk ma tak ogromny, negatywny elektorat, że w istocie rzeczy jest obciążeniem dla opozycji. Tu się pomyliłem, przyznaję się do tego publicznie. Tusk się nie okazał aż tak dużym obciążeniem dla opozycji, żeby ona nie była w stanie pokonać PiSu, bo de facto to się właśnie wydarzyło. Natomiast rzeczywiście takim czarnym koniem wyborów okazało się już nie w sensie personalnym, a w sensie pewnej zbiorowości grupy ludzi Trzecia Droga. Dlatego, że ja nie kryję, że ja do dnia wyborów zastanawiałem się, czy Trzeciej Drodze na pewno uda się przekroczyć 8-procentowy próg wyborczy. Owszem, ostatnie sondaże przed wyborami już pokazywały, że jest to bardzo prawdopodobne, ale ponieważ te sondaże były obciążone 2-3% błędem, tak się im ewentualnie tej Trzeciej Drodze, te powiedzmy 10 czy 11%, które miała w sondażach, obcięło o powiedzmy 2-3%, nagle spadała poniżej progu. Tymczasem okazało się, że jest dokładnie odwrotnie, że Trzecia Droga była niedoszacowana przez sondaże. Dlaczego? Bo wszystko przemawia za tym, że część wyborców tak naprawdę, która by chciała głosować na Koalicję Obywatelską, ja w swoim otoczeniu znam przynajmniej kilka takich osób, przerzuciło taktycznie swoje głosy na Trzecią Drogę, po to, żeby przypadkiem ona nie spadła poniżej progu wyborczego, bo tak naprawdę to był jedyny sposób dla PiSu, żeby mieć samodzielną większość. Stąd to najlepsze hasło kampanii, tej, która się skończyła, to było hasło, które brzmiało albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiSu. Bo to rzeczywiście to nie była żadna obietnica wyborcza, poza jedną, nie dopuścimy do dalszych rządów PiSu i to się w istocie rzeczy ludziom bardzo wielu najbardziej spodobało, dlatego ja nie jesteśmy w stanie oczywiście oszacować było tych taktycznych wyborców, ale w moim przekonaniu to oni dali Trzeciej Drodze dwucyfrowy wynik. Znaczy, gdyby nie to taktyczne głosowanie, to prawdopodobnie jednak Trzecia Droga miałaby poniżej 10%, a tak ma powyżej 14% i będzie miała 60 kilku posłów. No właśnie, czy będzie ich miała, no to zobaczymy, czy oni będą mieli wspólny klub, czy raczej, o czym się już mówi, będą to dwa odrębne kluby poselskie, no ale na pewno tworzące tą koalicję antypisowską, dlatego że pojawiły się już plotki, że tam może PSL zmieni front. Moim zdaniem to jest nieprawda. PSL się targuje jak zawsze o miejsca w tym układzie rządzącym i element, powiedziałbym na przykład mówienia, że to Kosiniak-Kamysz mógł być dobrym kandydatem na premiera, ja bym odbierał raczej nie jako wystawienie się na licytację czy PiS, czy Koalicja Obywatelska, tylko żeby Koalicja Obywatelska zechciała dać PSL-owi więcej. Myślę, że tam w tle jest tak naprawdę walka o stanowisko marszałka Sejmu, bo proszę pamiętać, że pierwszym zadaniem tego Sejmu, o którym mówiłem na początku, który zwoła prezydent, no zakładamy, że tego 13-14 listopada nie będzie wyłanianie rządu, tylko wybór władz Sejmu, a więc marszałka Sejmu, to jest drugie stanowisko w państwie i ja mam wrażenie, że PSL bardzo ostro gra w tej chwili o to, żeby ten marszałek Sejmu nie był z Koalicji Obywatelskiej jako tego największego podmiotu tej koalicji, która ma większość, tylko żeby to był właśnie polityk PSL-u, czyli zapewne właśnie może Kosiniak-Kamysz albo ewentualnie jakiś inny polityk tej partii. No w każdym razie myślę, że o to w tej chwili chodzi z tą wypowiedzią posła Bartoszewskiego, który zaczął mówić, że może premierem to powinien być Kosiniak-Kamysz, bo wiele osób to odebrało właśnie jako taki wstęp PSL-u do ucieczki z tego obozu opozycji demokratycznej. Ja uważam, że to jest nieprawda, ponieważ PSL-u sobie doskonale zdają sprawę, że jakikolwiek sojusz z PiS-em zabiłby tą partię, tak jak zabił wiele innych partii, które w przeszłości schodziły w jakiekolwiek bliższe związki z Prawem i Sprawiedliwością. Tam też jest walka w regionach, prawda? Bo tam PiS przez te 8 lat bardzo zwalczał tych wszystkich działaczy PSL-u w takich tam właśnie przede wszystkim na wsi, ale w sejmikach też w regionach, więc tutaj wydaje mi się, że ten dół partyjny by na to nie pozwolił górze PSL-u, żeby jakkolwiek się dogadać z PiS-em. Natomiast mam jeszcze pytanie, czy już mamy jakieś przecieki, kto tak naprawdę właśnie chce konkretne stanowiska, czy coś właśnie słyszymy poza tym marszałkiem Sejmu, bo pojawiły się informacje, że Szymon Hołownia chciałby kierować resortem obrony, właśnie zostać ministrem obrony i być wicepremierem. Jeszcze to na razie jeszcze taki pierwszy przeciek, o którym słyszałem. A czy pan może słyszał o jakichś innych? Wie pan, no też słyszałem o tym, że na przykład Lewica
Lewica chce mieć resort edukacji, no a konkretne osoby to już nie chcę, ja nie chcę wymieniać nazwisk, bo tylko potęguje taki szum spekulacyjny i w istocie rzeczy to się przyczynia do utrudniania im tych rozmów, które i tak będą bardzo trudne. Natomiast dla mnie jest oczywiste, że ci liderzy partii koalicyjnych, jeśli wejdą do rządu, będą wicepremierami. Czyli właśnie zapewne Czarzasty, Kosiniak-Kamysz, Hołownia będą wicepremierami i pewnie będą mieli jeszcze jakieś resorty, czyli nie będą wicepremierami bez teki, tylko z tak zwaną teką ministerialną, a premierem, no w moim przekonaniu, ciągle najbardziej głównym kandydatem jest jednak Donald Tusk. Oczywiście on mógłby jako jedyny tak naprawdę powiedzieć, że on jednak nie chce i wtedy podjąć walkę, żeby ktoś inny z Koalicji Obywatelskiej był tym szefem rządu, ale ponieważ Trzaskowski, który jest osobą numer dwa, raczej marzy o prezydenturze Polski, wcześniej czeka inny go problem, czy będzie kandydował na prezydenta Warszawy, bo przypomnę, że czekają nas w okolicach kwietnia, jeszcze tej daty nie wyznaczono, ale plus minus to będzie kwiecień, wiosną, w każdym razie przyszłego roku wybory samorządowe, więc musi najpierw podjąć decyzję, jak mówię o Trzaskowskim, czy będzie kandydował na prezydenta Warszawy ponownie, skoro chce później się ubiegać o prezydenturę całej Polski w rok później. No w każdym razie to są raczej problemy Trzaskowskiego, a nie ma w Koalicji Obywatelskiej jakiejś takiej kolejnej postaci w oczywisty sposób, która mogłaby być kandydatem na premiera zamiast Tuska, więc wydaje mi się, że to jednak skończy się na premierostwie Tuska. Natomiast oczywiście oni mają dużo czasu, bo przez ten cały proces, który opisywałem, mają tak naprawdę jeszcze koniec października i cały listopad, żeby dogrywać te wszystkie szczegóły personalne. W związku z tym będzie też tak, że pewne kandydatury, które nam się dzisiaj wydają pewne czy prawdopodobne, za dwa tygodnie już takimi nie będą. Czeka nas tu, mówiąc krótko, mnóstwo różnych przesunięć, ruchów na zapleczu, o których będą jakieś przecieki, jakieś plotki, ale no, dopóki tak naprawdę ten przyszły kandydat na premiera z ramienia tych trzech podmiotów, właściwie tak naprawdę pięciu, jak mówiłem, nie przedstawi tego składu, to ja byłbym ostrożny z mówieniem, że cokolwiek jest przesądzone, bo ja znam historię polskiej polityki, gdzie dochodziło do takich sytuacji, że na dwie godziny przed ogłoszeniem listy jeszcze pewnych ministrów wymieniano, zastępowano innymi nazwiskami, więc wie pan, mówienie dzisiaj o jakichkolwiek pewnych ministrach nie ma sensu po prostu. Czyli wchodzimy w taki etap, kiedy jeszcze w wyborach, do wyborów, rzeczywiście te partie jednak w jakiś sposób się wspierały, wspólne marsze, potem już drugi marsz, gdzie były tylko dwie partie, ale jednak też Koalicja Obywatelska właśnie w stronę trzeciej drogi jakby no, robiła takie pozytywne gesty. Teraz wchodzimy w taki okres twardych negocjacji, gdzie będą starcia, żeby rzeczywiście te konkretne stanowiska uzyskać. No to jest normalne, no tak wygląda polityka i zapewniam, że ona podobnie wyglądała też i za rządów Prawa i Sprawiedliwości, tylko to się wszystko odbywało w ramach jednej partii, no ewentualnie tych dwóch małych przystawek, które weszły na grzbiecie prezesa Kaczyńskiego do poprzedniego Sejmu, z których jedna, czyli partia Gowina, Porozumienie się zaczęła buntować, w efekcie czego została rozwalcowana przez PiS i zostały z niej jakieś resztki. No ziobryści się okazali trochę powiedziałbym, odporniejsi na tego typu zabiegi dezintegracyjne, które też PiS podejmował, no ale w każdym razie także i w samym PiSie tam nieustannie się kotłowało, choćby niechęć pani Szydło do Morawieckiego, czy jeszcze paru innych osób do Morawieckiego. To jest normalnie, no tak działa polityka. W przypadku tego układu, który się tworzy, różnica polega na tym, że oni nie są w jednej partii, nigdy nie będą, że jest tych podmiotów znacznie więcej, co oczywiście sytuację jeszcze bardziej utrudnia. To nie ma co ukrywać, że ten rząd w sensie spoistości będzie znacznie mniej spójny niż te pisowskie. Zresztą PiS tego używał tego argumentu w kampanii wyborczej, mówiąc, że grozi nam rząd 11 partii, bo oni oczywiście tam wymieniali wszystkie te podmioty Koalicji Obywatelskiej, tam pani Inicjatywę Polską, pani Nowackiej, Zielonych, ale to są wszystko, powiedzmy, byty kanapowe, one się w tej wielkiej polityce niespecjalnie liczą, w związku z tym one coś tam dostaną, ale to będą naprawdę jakieś drugorzędne stanowiska, natomiast rzeczywiście nowy premier będzie musiał mieć naprawdę oczy wokoło głowy, żeby toż nad tym wszystkim zapanować, no i jeszcze ułożyć sobie relacje z prezydentem Dudą i to będzie, mówiąc szczerze, jeszcze trudniejsze, bo no, wygląda na to, że będziemy mieli właśnie bardzo burzliwą koabitację, czyli będzie permanentny konflikt tego nowego rządu z prezydentem Dudą.
Panie profesorze, wspomniał pan o Zjednoczonej Prawicy. Czy Zjednoczona Prawica się rozpadnie? Już na wieczorze wyborczym nie widzieliśmy posłów z Solidarnej Polski czy z Suwerennej Polski. Ja ciągle zapominam, że tutaj była ta zmiana. Nie widzieliśmy Zbigniewa Ziobro. Wiemy o tym, że oni utrzymali właściwie swoją siłę, jeśli chodzi o ilość posłów w parlamencie, w Sejmie. Czy może dojść do tego, że po tej właśnie po tej porażce, no bo zwycięstwie i porażce, trudno to opisywać, ale no jednak porażce, stracie władzy, rzeczywiście dojdzie do jakichś tarć i Zjednoczona Prawica się rozpadnie, a może w ogóle Prawo i Sprawiedliwość także przejdzie jakiś kryzys w najbliższym czasie? Znaczy, w moim przekonaniu uprawdopodabnia się scenariusz, w którym następuje kolejny już w historii, bo poprzedni się dokonał w 2011 roku, rozwód Zbigniewa Ziobro z Jarosławem Kaczyńskim i chyba jednak Suwerenna Polska sobie założy własny klub, bo ona paradoksalnie, mimo że PiS ma mniej o mandatów i to o ponad 30, to akurat Suwerenna Polska zachowała swoją 18. Miała ją w poprzednim Sejmie 18 posłów i w tym nowym ma też 18, co pokazuje, że Ziobro się okazał dość zapobiegliwy, a prezes Kaczyński nie aż taki twardy, jak to niektórzy go podejrzewają, bo dał jednak ziobrystom miejsca biorące, a mógł im dać gorsze. Zresztą mógł to zrobić, moim zdaniem, tym bardziej w 2019 roku, kiedy mógł w ogóle zlikwidować wtedy jeszcze Solidarną Polskę i to był jeden z jego błędów, bo prezes Kaczyński popełnia błędy, jak wszyscy politycy, więc wtedy ich nie zlikwidował, a teraz można powiedzieć, że ten skorpion, którego już właściwie przeprowadził na drugi po raz kolejny na drugi brzeg rzeki, go właśnie gryzie, tylko że tym razem zdąży zeskoczyć na ten drugi brzeg, mówi o skorpionie, no a prezes Kaczyński z tym kolejnym jadem trucizny od pana Ziobry będzie musiał sobie na tym brzegu, do którego też dopłynął osłabiony, poradzić rzeczywiście z kryzysem wewnętrznym w PiSie, bo widać wyraźnie, że oni się tego nie spodziewali i teraz się zaczyna szukanie winnych, rozliczanie. No i na razie wygląda na to, że w roli głównego kandydata na kozła ofiarnego jest typowany premier Morawiecki, dlatego że on nigdy w PiSie nie był za bardzo lubiany, on zawsze był traktowany jako trochę ciało obce, teraz jeszcze po ujawnieniu szacunków majątku jego żony, myślę, że ta nienawiść w PiSie, no, która jest, powiedzmy jasno, partią ludzi ubogich, gdzie generalnie bogatych się nie lubi, no, a Morawiecki się okazuje najbogatszym polskim politykiem, bo ja nie potrafię wskazać innego polskiego polityka, którego majątek rodzinny, bo to formalnie przypisane na żonę, byłby szacowany powyżej 100 milionów złotych, a tak się mówi o Morawieckim, więc myślę, że los pana Morawieckiego jako polityka PiSu jest powoli się dobiega końca. Pytanie, co będzie dalej z sobą robił? No ma z czego żyć, więc nie musimy się tym za bardzo martwić, ale myślę, że to on wystąpi w roli. Nie sądzę, żeby prezes Kaczyński dalej go podtrzymywał, bo to jednak cała pozycja Morawieckiego się w PiSie opierała głównie na wsparciu bardzo silnym Kaczyńskiego. No pozostaje pytanie, co zrobi sam Kaczyński. Pojawiły się informacje, że w ogóle będzie kongres PiSu jakiś nadzwyczajny zwoływany. Niektórzy pewnie będą mówili po kontach, że Kaczyński zrezygnuje, ale jakoś nie bardzo w to wierzę, bo on sobie zdaje sprawę, że jego rezygnacja tylko ten kryzys spotęgowała. To jest partia zbudowana na takim kulcie Kaczyńskiego, że jego odejście w istocie rzeczy nic tej partii nie ma dla niej żadnej wartości dodanej, tylko ją jeszcze bardziej osłabi. Więc ja myślę, że raczej na tym kongresie zostaną inne osoby usunięte poza Morawieckim, które ewentualnie zostaną uznane za współwinne, bo na razie z tych dużych nazwisk się żadne nie pojawiły. Pojawiły się po prostu tylko nazwiska z zaplecza Morawieckiego, no choćby słynnego profesora Maliszewskiego, bliżej, może niektórym tylko znanego takiego czołowego analityka PiSu, który był tam szefem tego departamentu strategicznego w kancelarii premiera, który ponoć właśnie źle analizował te wszystkie sondaże i badania wewnętrzne, które PiS miał. Ale w moim przekonaniu to jest oczywiście szukanie kozłów ofiarnych, bo tak naprawdę to, że PiS nie zwyciężył po raz trzeci tak jak chciał, nie ma samodzielnej większości, na to się po prostu złożyła linia polityczna tej partii, którą wytyczył sam Kaczyński i sposób prowadzenia kampanii, który też był dziełem Kaczyńskiego i tutaj tak naprawdę to rzeczywiście on jest głównym winnym, a nie Morawiecki czy Maliszewski, czy ktokolwiek inny, takiego, a nie innego wyniku PiSu. No po prostu PiS się zaczął zużywać przy sprawowaniu władzy. On i tak się zużywał mniej niż jakakolwiek partia wcześniej, no bo wystarczy to porównać wynik PiSu z wynikiem Platformy Obywatelskiej w 2015 roku, kiedy oddawała po 8 latach rządy nad Polską, to był dużo gorszy wynik.
od Prawa i Sprawiedliwości, więc w tym sensie PiS się i tak zużywał wolniej, no ale każdy się zużywa, a PiS, no jak mówię, narzucił kampanię strasznie taką polaryzacyjną i to w efekcie sprawia, że on dzisiaj ma takie znikome szanse, żeby stworzyć większościowy rząd, no bo gdyby nie było tak silnej polaryzacji, gdyby tak nie wykopał takiego głębokiego rowu prezes Kaczyński, między swoją partią a całą resztą, to dzisiaj byśmy spekulowali, że może jednak zdoła PSL, że jeszcze Konfederację tam dołączy, że może jeszcze kogoś, że może na przykład Hołowni ruch się dogada jako nowa formacja w polskiej polityce z PiS-em. No, w normalnej polityce by tak mogło być, byśmy się tu zastanawiali kto z kim, natomiast polska polityka osiągnęła już taki poziom polaryzacji, że jak mówię, no dziś prawdopodobieństwo, że ktoś pójdzie z PiS-em tworzyć rząd jest na poziomie bliskim zera i w związku z tym przynajmniej na razie taki scenariusz nie wchodzi w grę i za to prezes Kaczyński ponosi główną odpowiedzialność, no bo to on stworzył taki schemat myślowy, który powiada, jest w Polsce tylko jedna partia prawdziwych Polaków, patriotów, a cała reszta to są w istocie czy albo zdrajcy, albo pożyteczni idioci, w związku z tym nie wolno ich absolutnie dopuścić do władzy, bo Polska zginie. I to było przez prezesa Kaczyńskiego przez te 8 lat właśnie dzień w dzień permanentnie powtarzane, no to teraz prezes Kaczyński zbierze owoce takiej narracji właśnie w tej postaci, że będzie traktowany on i jego partia jak trendowaci w Sejmie, bo to na to się zapowiada. Czy jest jakiś moment w trakcie tej kadencji, ubiegłej kadencji Parlamentu Polskiego i poprzedniego rządu, kiedy widać, że rzeczywiście nastąpiło to tąpnięcie, ta strata, która sprawiła, że te wybory PiS przegrał? Bo jednak jak patrzymy na przykład rok wstecz, no to te sondaże wydają się bardzo podobne z tym, co udało się uzyskać tym partiom w tych wyborach. Oczywiście bez trzeciej drogi, bo jeszcze jej nie było, ale chodzi mi przede wszystkim o PiS i Koalicję Obywatelską. A czy wie pan, tąpnięcie to nastąpiło dla PiS-u tak naprawdę już 4 lata temu, ponieważ to było z jednej strony apogeum potęgi PiS-u, dostał ponad 43%, utrzymał władzę, ale zarazem przegrał Senat. Senat już w drugiej kadencji rządów PiS-u po raz pierwszy w dziejach III Rzeczpospolitej formacja, która miała większość, rządziła w Sejmie, nie rządziła w Senacie, ale to powiedzmy była taka rysa delikatna, bo później udało się PiS-owi rzutem na taśmę doprowadzić do reelekcji Andrzeja Dudy w 2020 roku i to jeszcze wszystko wyglądało nie najgorzej. Natomiast powiedzmy jasno, że pandemia PiS-owi nie pomogła, tylko raczej zaszkodziła. Jak się pierwsze problemy tej partii pojawiły, ona zaczęła spadać poniżej 40% w sondażach, a każdy sondaż poniżej 40% oddalał szansę na samodzielną władzę, bo żeby to było możliwe, musiałoby się zdarzyć to, co się zdarzyło w 2015 roku, kiedy PiS wprawdzie miał tylko 37,5% głosów, ale dzięki temu, że wtedy Lewica nie przekroczyła 8% progu, dostał tego bonusa i miał w efekcie 235 mandatów. Natomiast ostatnie, powiedzmy, 2 lata, a tam to wszystkim jest powrót Donalda Tuska do polskiej polityki, to dla PiS-ów była wbrew pozorom dobra wiadomość, bo to spotęgowało tą polaryzację. Sam Kaczyński nie ukrywał, że oczywiście Tusk jest strasznym, była cała litania zarzutów, ale sam w jednym z wywiadów przyznał, że powrót Tuska go osobiście nie martwi. I on między wierszami powiedział to, co ja przed chwilą, że tak naprawdę Tusk był idealny do polaryzacji. Rzecz w tym, że później sytuacja się rozwijała dla PiS-u coraz mniej korzystnie i tu już przechodzimy do ostatnich miesięcy. Tak naprawdę od marszu 4 czerwca było widać, że to opozycja, przede wszystkim Koalicja Obywatelska zaczyna nabierać wiatru w żagle, a PiS traci. Przez wakacje trochę się udało ten efekt marszu 4 czerwca zniwelować, ale 1 października Tusk zrobił kolejny marsz, który się okazał kolejnym sukcesem i znów zaczął nabierać wiatru w żagle on i cała opozycja, a PiS jak odpowiedział na marsz 1 października? W najgorszy możliwy sposób. Ja byłem przekonany, że albo tego samego 1 października, albo w kilka dni później PiS zorganizuje gdzieś w Polsce też gigantyczną, masową imprezę plenerową, żeby pokazać, że on też potrafi zmobilizować kilkaset tysięcy ludzi i to było wykonalne. To było wykonalne, nie wiem, na Podhalu albo gdziekolwiek indziej, tyle tylko, że PiS z tego zrezygnował, zamiast tego 1 października urządził tą imprezę w katowickim Spodku, która była imprezą zamkniętą, z udziałem kilku tysięcy działaczy i właśnie potwierdziła pewną izolację społeczną tej partii. Zwłaszcza ten Spodek mnie się na przykład kojarzył z wiecami poparcia dla Edwarda Gierka, więc to było fatalne skojarzenie, to było najgorsze w ogóle miejsce
poza może salą kongresową w Pałacu Kultury, gdzie to wyglądałoby równie źle, bo tam były zjazdy PZPR, no to trzeba było znaleźć jakąkolwiek inne miejsce, ale moim zdaniem to przede wszystkim powinna być impreza plenerowa, żeby pokazać te tłumy, bo przecież PiS, no, te wybory to pokazały, ma też kilka milionów ludzi za sobą, więc kilkaset tysięcy mógłby próbować ściągnąć. Ale z tego zrezygnowano najwyraźniej, słusznie zakładając, że tak się nie uda ściągnąć tylu ludzi, ile Tusk ściągnął do Warszawy. Bo to jest prawda, znaczy PiS miałby z tą imprezą plenerową problem, żeby zgromadzić aż tak wielu ludzi jak Tusk, natomiast jednak sporo tych ludzi więcej niż w tym katowickim spotku mógł sprowadzić. I tu odpuszczono, no a później już było tego coraz gorzej, bo się zaczęły problemy, choćby te dymisje generałów bardzo PiS-owi zaszkodziły, bo to przecież byli generałowie powołani przez obecne władze i nagle się okazało, że ta narracja o bezpieczeństwie legła w gruzach, bo też afera wizowa, która się rozwijała tak przez te ostatnie tygodnie kampanii. Łącznie tych spraw było więcej, jeszcze ja tu wymieniam tylko te najistotniejsze. No, premier Morawiecki nie zmiażdżył Donalda Tuska w czasie debaty telewizyjnej. Wprawdzie Tusk nie zmiażdżył też Morawieckiego w czasie debaty w TVP, czy pseudodebaty w TVP, ale za to tam najlepiej wypadł tak naprawdę Hołownia z ramienia Trzeciej Drogi i pani Scheuring-Wielgus z ramienia Lewicy, co też dało im dodatkowy, już teraz mówię o całej opozycji, nie o Koalicji Obywatelskiej, pewne dodatkowe głosy. Więc podsumowując, wie pan, PiS po prostu znalazł się na równi pochyłej w ostatnich tygodniach kampanii, zaczął tracić, a w dniu wyborów było jeszcze gorzej. I tu dochodzimy do ostatniego elementu przegranej PiS-u. Niewyobrażalnie większej mobilizacji wielkich miast, wyborców z wielkich miast, gdzie opozycja jest popularniejsza niż w małych miejscowościach. Jak patrzymy na wyniki badań Exit Poll, to pokazuje nam, że frekwencja w wielkich miastach była o mniej więcej 10% wyższa niż na wsiach i w maleńkich miejscowościach, gdzie PiS ma największe poparcie. Więc to też dodatkowo wzmocniło sukces opozycji, a sprawiło, że PiS-owi zaczęło tych procentów brakować, żeby przekroczyć najpierw 230 mandatów, a później nawet 200. Więc to w największym skrócie to takie są przyczyny takiego, a nie innego wyniku tych wyborów. Tylko mówię też jasno, powiedzieć jasno, mówienie o klęsce PiS-u jest zafałszowywaniem rzeczywistości. PiS wygrał, ale przegrał, bo nie ma zdolności koalicyjnej. Ale to jest coś innego niż sytuacja, w której na przykład Koalicja Obywatelska dostałaby więcej głosów niż PiS, prawda, i miała na przykład ona 194 posłów, a PiS miałby ich 150 czy mniej. No coś takiego nie nastąpiło. Więc na tym polega pewien paradoks. To trochę przypomina w pewnym zakresie Sojusz Lewicy Demokratycznej z lat 90. Otóż w 93 roku Sojusz Lewicy Demokratycznej wygrał wybory, uzyskując niewiele ponad 20% głosów. Natomiast 4 lata później Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyskał ponad 7% więcej głosów, ale wybory przegrał z Akcją Wyborczą Solidarność. Znaczy druga strona sceny politycznej się skonsolidowała i chociaż SLD dostał znacząco lepszy wynik po 4 latach swoich rządów, to musiał oddać władzę drugiej stronie sceny politycznej. I można powiedzieć, że PiS tutaj ma pierwsze miejsce, ale cóż z tego, skoro wszystko na to wskazuje, że większości rządowej nie zbuduje. Panie profesorze, chciałem jeszcze zapytać, czy możemy się spodziewać jakichś wielkich rozliczeń? Bo opozycja zapowiadała rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości. Czy rzeczywiście będzie rozliczenie z Telewizji Polskiej, TVPiS, o którym się tak mówi? Tutaj nie tylko w opozycji, ale wiele osób krytykuje media publiczne, też nawet spoza opozycji, ale też przede wszystkim tych najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry, czy Mateusza Morawieckiego, Mariusza Kamińskiego. Tutaj wiele nazwisk padało w trakcie tej kampanii wyborczej. Czy rzeczywiście będą takie rozliczenia, pana zdaniem? No wie pan, jakieś rozliczenia na pewno będą, natomiast trzeba odróżnić poszczególne zakresy tych rozliczeń, bo co nowy rząd może zrobić w pierwszej kolejności? No oczywisty sposób, minister sprawiedliwości nowy może zlecić prokuratorze badanie różnych kolejnych działań tych polityków, których pan wymienił, tego jak oni. Do tego mamy raporty już gotowe Najwyższej Izby Kontroli. Niektóre z tych raportów publicznie dostępnych, ja je czytałem,
przygotowując nowe wydanie mojej książki o historii politycznej Polski, która się będzie kończyło właśnie na tych wyborach, już informuję, że ono będzie, mam nadzieję, w grudniu dostępne. No to jak się czyta, to są gotowe materiały do śledztw prokuratorskich, te raporty NIK-u, trzeba iść za tym, prokurator powinien stawiać zarzut. Natomiast trzeba też powiedzieć, że wszystkie nazwiska, które pan wymienił, to są ludzie, którzy właśnie zdobyli mandaty poselskie. Oni mają immunitety, oczywiście teoretycznie Sejm może im te immunitety uchylać, natomiast jak to będzie w praktyce wyglądało, no wiemy doskonale, że dotychczasowe doświadczenia z rozliczaniem polityków, którzy są czynnymi parlamentarzystami, raczej średnio się udawało. No zobaczymy, jak będzie teraz, bo teoretycznie można sobie wyobrazić, mamy już przed laty precedens pewnego parlamentarzysty, pana Pęczaka w czasach rządów SLD, któremu immunitet uchylono i on sprawował swój mandat z aresztu śledczego przez ostatni rok, więc teoretycznie taki scenariusz też już mieliśmy w III Rzeczpospolitej, no ale to będzie zależało już od decyzji sądów, nie prokuratury. Natomiast jeśli chodzi o telewizję, to problem polega na tym, że tu trzeba będzie znaleźć jakieś rozwiązania prawne, ja się nie chcę wypowiadać, ale bez zmiany Rady Mediów Narodowych, moim zdaniem, zgodnie z prawem, ciężko będzie ruszyć TVP, a z kolei, żeby zmienić Radę Mediów Narodowych, czy wręcz ją zlikwidować, no to trzeba mieć pana prezydenta po swojej stronie, bo tych 3/5, które umożliwiają odrzucanie weta prezydenckiego, opozycja obecna, która przejmie za chwilę władzę, nie ma i mieć nie będzie, bo PiS ma te 2/5 blokujące i on oczywiście żadnego weta prezydenta Dudy odrzucić nie pozwoli. W związku z tym tu sytuacja może być bardziej skomplikowana i dlatego ja twierdzę, że tak powiem, rozliczenia PiS-u będą się dzieliły na dwie fazy. Do wyborów prezydenckich i jeśli opozycji, jej kandydatowi uda się wygrać, obecnej opozycji, wybory prezydenckie po wyborach prezydenckich, kiedy się otworzą kolejne możliwości, bo tu jeszcze trzeba pamiętać, że jest problem Trybunału Konstytucyjnego, gdzie też PiS, jak nawet prezydent Duda już nie był prezydentem, to parlamentarzyści PiS będą odsyłać wszystkie te ustawy do Trybunału, bo grupa posłów ma prawo skarżyć nowe ustawy do Trybunału, a Trybunał, jak wiemy, jest zdominowany niezdominowany w całości, kontrolowany przez ludzi nominowanych tam przez PiS. Oczywiście tam też będą próby dokonania zmian, ale nie kryję, że ja mam poważne wątpliwości, czy w zgodzie z konstytucją da się ten Trybunał zmienić tak szybko, jak się niektórym wydaje, zwłaszcza, że ma to się odbywać pod hasłem przestrzegania konstytucji, bo cała opozycja przecież w koronie argumentów przeciwko PiS-owi ma to, że on łamał konstytucję, z czym ja się zgadzam, no ale teraz jest pytanie, czy w imię depisyzacji Polski też można łamać konstytucję. I kto ma orzec, czy to jest łamanie konstytucji, czy nie, skoro instytucja do tego powołana jest oskarżana o to, że Trybunał miał orzekać, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie, że ona została już zniszczona, zawłaszczona. Więc mamy naprawdę do czynienia z ogromnym spiętrzeniem problemów. Mamy problem przecież z tak zwanymi sędziami powołanymi przez nową KRS, którą część, zwłaszcza dzisiejszej opozycji, a za chwilę obozu władzy nazywa neosędziami. Czy oni, ich mandaty sędziowskie są ważne, czy nie? No, a co jeśli nie są ważne, to co z wyrokami, które oni wydali? Wydali setki tysięcy, a może nawet już miliony wyroków przez te wszystkie lata, bo to jest liczba tych sędziów zwanych neosędziami jest bliska 3000. Są gigantyczne problemy, których teraz będzie musiał ten nowy rząd zacząć rozwiązywać. Nie wiem, jak je rozwiąże. Wiem tylko, że sprzątanie po PiS-ie potrwa prawdopodobnie dłużej niż rządy PiS-u. Zwłaszcza jeśli chodzi o ten chaos w wymiarze sprawiedliwości, który udało się panu Ziobrze, bo to jest jego niezaprzeczalna, w cudzysłowie, największa zasługa wprowadzić. Czyli tak naprawdę bardzo wielkie wyzwania przed nowym rządem, to przede wszystkim. Tak, przed nami, przed rządzącymi, no wie pan, przed nami, jak przed nami, no obywatele będą żyć dalej swoim życiem, załatwiać swoje sprawy, ale rzeczywiście rządzenie Polską stanie się dużo trudniejsze, także i z tego powodu, że Polska jest jednak krajem, który się pod rządami PiS-u bardzo mocno zadłużył i zostały złożone kolejne obietnice jakby rozbudowy wydatków państwowych. Nie wiem, czy budżet to wytrzyma, no ale to za chwilę się dowiemy, jak ten nowy rząd, i to nie kryje mnie najbardziej osobiście, byśmy o tym w ogóle nie rozmawiali, ale interesuje, mówiąc szczerze, kto będzie nowym ministrem finansów w tym rządzie i co on powie po pierwszych dniach urzędowania, jak wygląda sytuacja budżetowa Polski naprawdę, a nie w opowieściach Mateusza Morawieckiego, bo wiemy, że w opowieści Mateusza Morawieckiego wszystko wyglądało, tak, dopóki on był premierem, znakomicie, a nawet lepiej niż znakomicie, ale jaka jest prawda, to my się dowiemy teraz, czyli mówiąc inaczej, jaka jest realna, rzeczywista skala zobowiązań budżetu, jego zadłużenia, dowiemy się gdzieś na przełomie grudnia i stycznia, jak nowy minister
przetrząśnie wszystkie szafy i powykrywa tam różne dokumenty poprzedników, czyli rządu Morawieckiego. Może być tak, że jak ten minister wejdzie do swojego ministerstwa, to złapie się za głowę, tak pan uważa? Wie pan, ja nie chcę nikogo straszyć, ale ja powiem tak, ja mam wrażenie, że Mateusz Morawiecki czarował nie tylko nas tutaj, wyborców, opowieściami o milionie samochodów elektrycznych i setkami podobnych, równie wiarygodnych wypowiedzi, co także różne inne instytucje, od których Polska pożyczała pieniądze. No i zobaczymy, jaka jest skala tego zadłużenia, jaka jest skala zobowiązań. Przecież nikt nie czytał szczegółów kontraktów, które były podpisywane na gwałt choćby w sprawie dostaw węgla, ale to powiedzmy małe piwo, bo to nie są wielkie kwoty, ale na przykład kwestie kontraktów zbrojeniowych. To Polska, nie przypadkiem słyszeliśmy niedawno to hasło PiS-u, że Polska będzie miała największą armię lądową w Europie. No to kosztuje i te kontrakty, jak rozumiem, zostały zawarte i trzeba będzie za to zacząć płacić. I to nie w złotówkach, tylko w obcych walutach, bo większość tej broni jest z importu, bo ktoś mówi, że na złotówkach nie ma problemu, to się NBP, no właśnie, a tu jest prezes Glapiński, który nagle teraz może już nie być tak przyjazny wobec rządu, jak był dotąd. Też coś z tym trzeba zrobić. Więc wie pan, ja nie chcę tego rozwijać, bo to nam zajęło kolejne godziny i ten rząd naprawdę będzie miał przed sobą ogromną ilość problemów do rozwiązania, no i zobaczymy, jak sobie będzie z nimi radził. Natomiast faktem jest, że doskonała się w Polsce bardzo znacząca zmiana. To już naprawdę ostatnie pytanie. Czy pan uważa, że rzeczywiście, kiedy wyjdą te informacje, jeżeli pojawią się takie informacje, że ten stan państwa jest o wiele gorszy niż było to mówione Polakom przez ostatnie 8 lat, czy to rzeczywiście może doprowadzić do rozpadu PiS-u, w ogóle do upadku PiS-u, do tak naprawdę... Nie, ponieważ PiS... Nie, proszę pana, nie. To, proszę pana, ja już panu odpowiem, jaka będzie odpowiedź PiS-u. Ostrzegaliśmy was przed tym, póki myśmy rządzili, wszystko było dobrze, a teraz przyszli ci nieudacznicy i złodzieje i mówią, że wszystko jest rozkradzione, to już jest nieprawda, bo oni już ukradli. W pierwszych tygodniach wzięli i rozkradli, a teraz mówią, że to myśmy zrobili. Proszę pana, PiS zbudował narrację idealną, jest kompletnie impregnowany na wszelkie tego typu zarzuty. Oni po prostu będą mówili, że to wszystko jest nieprawda, wszystko zostało sfabrykowane i w ogóle to są nieprawdziwe oskarżenia. Jak powiadam, wie pan, znaczy skala rzeczywistości równoległej, którą zbudowano w Prawie i Sprawiedliwości, jest po prostu niebywała. W związku z tym absolutnie oni tego typu argumentów nie będą przyjmować w ogóle do wiadomości. Rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Proszę państwa, moim gościem był pan profesor Antoni. Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana, pozdrawiam państwa. Polecam też państwu podcast i kanał na YouTubie Dudek o historii. Sam jestem wiernym fanem, obejrzałem wszystkie odcinki. Jeżeli chcą się państwo dowiedzieć czegoś o polskiej polityce w ostatnich 30 latach, to jest naprawdę doskonałe miejsce. Dziękuję jeszcze raz, panie profesorze. Dziękuję. Nie tylko o ostatnich 30 latach, ale na moim podcaście opowiadam też o dziejach wcześniejszych, o dziejach Polski Ludowej, a niedługo będą też programy o II Rzeczpospolitej. Zapraszam. Dziękujemy bardzo. Jeśli podobała się państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.